Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj odwiedził nas Wojtek, nasz warsztatowy kolega. Wojciech, co się stało z twoją kią albo z kią twojej żony? Nic się nie stało, działa. Ale nie działała jeszcze wczoraj. Dzisiaj jeszcze nie działa. Dzisiaj jeszcze nie działa. Tak, była ciekawa historia. Tak. Tutaj konsultowaliśmy się telefonicznie. Teraz akurat Wojtek tylko chciał, żeby sprawdzić akumulator przed zimą, nie przed żoną. Dla żony. Dla żony. Jakie to dobre chłopy dla tej żony. Ta Karola ma się. Tak, tutaj żona przyjechała z Krakowa, tak? Gasiła auto, już nie odpaliło, tak? No nie do końca, bo po prostu... A jak to było, powiedz dokładnie? No ja wymieniłem świece, bo już były zużyte. No i po prostu auto odpaliło, później jeszcze wiesz, to sobie sprawdzić, czy na zimnym lepiej odpala po wymianie. Opalił, spał całą niedzielę, w poniedziałek rano do pracy, koniec. A tutaj dodajmy, że żona przed przyjechaniem zatankowała auto do pełna. Nie będziemy mówić na jakiej stacji, to jest benzyniak. No. Wojtek, pokaż, bo ty żeś tutaj spuścił tutaj tego paliwa, jak gdzieś sprawdzał, czy pompa podaje. Pokaż, jak to wygląda. A ja też się trochę wypowiem na temat paliwa. Jest niedużo, ale... Popatrzcie się, bo ja to, nie... to jest benzyna, ile w środku jest takich mętów, nie wiadomo co to jest w ogóle. No i jest... Nie jest przeźroczysta, tylko no widać, nie wiem czy to na filmie dobrze widać. Ale jest dużo takich, o. No całe jest zmętniałe. I prawdopodobnie... Tutaj Wojtek dotankował świeżego paliwa i auto zaczęło zdecydowanie lepiej pracować i odpala bez problemu. Tak. Tutaj świecę wymienił, no bo... No już nie był dawno wymieniany, tak, no to wymienił. Zaczął od najprostszych rzeczy, tak? Akumulator podmienił, bo myślał, że za słabo auto trochę kręci, że prąd jest słaby, ale na drugim akumulatorze było podobnie. Ja tutaj też tutaj dopowiem trochę o paliwie, bo ostatnio mieliśmy kilka przypadków, tylko akurat nie z benzyną, a z ropą, z dieslem. Nawet u nas w biperze firmowym na auto podklepywało już delikatnie, auto ma przejane 120 tysięcy bodajże. Był czas na wtryski, no trochę mi się to wydawało za wcześnie, no ale już auto ciężej zaczęło palić i zamówiliśmy 4 wtryski, czy tam wysłaliśmy do regeneracji. Znajomy te wtryski zregenerował, ale nam powiedział, że nie były tragiczne też te wtryski, że były trochę daszki rozjechane, ale nie były tragiczne i nowe wtryski, odpalamy, a to auto nie chce się uciągnąć, kuleje, kopci, kurde, pszka, no nie wiadomo co się dzieje. Sebastian akurat tym autem pojechał znajomego odwieźć, bo mówi, ja to może go przejadę kawałek, stało chwilę auto, to może go puści, tak zwane, jak się to mówi kolokwialnie. No ale ledwo dojechał do stacji, zatankował na innej stacji niż ostatnio i wszystkie problemy znikły, wszystkie. I mieliśmy teraz dwa takie przypadki. Dwóch braci zatankowało sobie, jeden Movano, drugi Forda Transita. Movano, no też klepało, gorzej chodziło, kulało, kopciło, ale przepaliło to paliwo, a już Ford skończyło się na pompie i wtryskach. Także piszcie w komentarzach, co wy myślicie o jakości naszych paliw. Nie mówię na wszystkich stacjach, ale na wielu ta jakość moim zdaniem spadła. Tutaj też nieraz ciężko zdiagnozować jakąś usterkę, bo no paliwa nie zdiagnozujemy, tak? Co będziemy, próbki brać i badać, czy ma tyle oktanów, tyle tych wszystkich składników, co ma mieć, czy nie? A iskra cały czas była, pompa paliwa działała, wszystko... Auto nie paliło. Okej, przepustnica wyczyszczona, czujniki, komputer błędów żadnych nie pokazuje, a okazuje się, że jest problem. Także piszcie w komentarzach, czy też mieliście problemy z paliwem, czy to z benzyną, czy z dieslem. W dzisiejszym odcinku to jest wszystko. My teraz tutaj zrobimy jeszcze Wojtkowi pomiar akumulatora przed zimą, bo mrozy, widzicie, że jest wszystko szare, oszronione. W polach już tam widać mróz. Także dzięki i pozdrawiamy.